114 dzieci zostało dziś przyjętych w poczet społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku. Odbyło się tam uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wśród zgromadzonych gości, prócz przedstawicieli władz miasta i duchowieństwa, była prawnuczka patronki szkoły Marii Konopnickiej, pani Joanna Modrzejewska, która, jak sama przyznała, na takiej uroczystości była pierwszy raz. Pierwszy raz jestem na takiej uroczystości. Owszem, uczestniczę często w uroczystościach nadania imienia mojej prababki, poświęcenia sztandaru, rocznicy nadania imienia, czy też rocznicy powstania szkoły, ale na pasowaniu uczniów na uczniów jestem po raz pierwszy, tak się złożyło. I jak wrażenie? No bardzo, bardzo, bardzo korzystne, bardzo wzruszające, piękne, szczególnie w tej pięknej szkole i przy takiej ilości pierwszaków. Jednak najważniejsi tego dnia byli bohaterowie uroczystości, uczniowie klas pierwszych. Zapytani o to, czym jest ślubowanie, odpowiadali tak. Ślubowanie? No trzeba złożyć przysięgę, żeby być dobrym uczniem i żeby dobrze się uczyć. Pani takim wielkim ołówkiem pasowała mnie na ucznia klasy pierwszej C. W szkole jest mi bardzo, bardzo fajnie. To co łatwego, ale no tu gdzie stoi. Żeby być dobrym uczniem, trzeba się zachowywać dobrze. Co jeszcze? Żeby być dobrym uczniem i się dobrze zachowywać. Dostawać dobre oceny. W szkole są nawet fajni tu koledzy. I przerwy. I można jeść na przerwach. Było fajnie i bardzo się cieszę, że już jestem prawidłowym uczniem. Dlatego jest fajnie, bo są komputery i można sobie pognać czasem. Dumy ze swoich pociech nie kryli rodzice, których nie mogło dziś zabraknąć. Na pewno radość, że jednak jest już w tej pierwszej klasie. No i mam nadzieję, że dalej będzie dobrym uczniem i będzie dobrze reprezentować szkołę numer 5. Córka troszeczkę zasięgnęła wiadomość od syna, bo mamy starszego syna, także już wiedziała mniej więcej, na czym to polega, że będzie pani, czy pan dyrektor pasował ich na ucznia właśnie takim długim ołówkiem. Także już była świadoma tego, co dzisiaj będzie. Teraz już właśnie chętniej wstaje, już wie, że ma obowiązek szkolny, bo to już nie jest to samo, co przedszkole, także już teraz jest właśnie bardzo fajnie. Trudno powiedzieć, ciężko, takie zdenerwowanie jakieś też na pewno jest. Przygotowywaliśmy z mamą razem, także było bardzo poruszające to po prostu. Ogólnie jest zadowolony, także jest dosyć fajnie. Córka ma 6 lat, a synek 7. Córkę wcześniej, tak, z uwagi na to, że jest nam wygodniej po prostu dwoje dzieci mieć w jednej klasie. No oczywiście wielką dumę i radość, że dzieci zaczęły swoją edukację. Mówiliśmy, że to będzie ich taka inicjacja w szkole edukacyjna, że to będzie ich ślubowanie, taki najważniejszy dzień w ich szkolnym życiu. Raczej były nastawione pozytywnie i były radosne. To wydarzenie wyjątkowe, bowiem zapada w pamięci każdego pierwszaka, mówi dyrektor szkoły Jarosław Obrycki. Ja prywatnie też się wzruszam, tu panu prezydentowi mówiłem, że ja mam swoje wspomnienia, jak poszedłem do pierwszej klasy w Gliwicach i za każdym razem przez 30 lat przeżywam to samo razem z naszymi dziećmi. Myślę, że na pewno ten dzień zapadnie im długo w pamięci, bo jest to tradycja szkoły, wspaniałe święto, zresztą widać po obecności rodziców. Na zakończenie uroczystości przed szkołą przybyli goście, zasadzili pamiątkowy dąb, który nazwano koszałek opałek.